5 okręgów wyborczych, ponad 100 obwodowych komisji wyborczych, blisko 175 tysięcy osób uprawnionych do głosowania. 16 listopada wybieramy władze samorządowe, zatem nie tylko prezydenta miasta, ale też i tych, którzy zasiądą w Radzie Miejskiej i w Sejmiku Mazowsza. Obwodowe komisje wyborcze będą oczekiwać na wszystkich uprawnionych do głosowania od godziny 7 do 21. W tym czasie, w tych godzinach są czynne lokale wyborcze. Głosujący muszą mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, najlepiej dowód osobisty. Każdy wyborca otrzyma kilka kart do głosowania. Kart do głosowania tak, będziemy otrzymywać trochę więcej niż w takich wyborach innych. W Radomiu będą to 3 karty do głosowania i będzie to karta do Sejmiku Województwa, ona jest koloru niebieskiego. Będzie to karta koloru różowego, to jest głosowanie na prezydenta i będzie to karta koloru białego, to jest na kandydatów czy na radnych miasta. Żeby oddać głos ważny, należy postawić znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata. O fotel prezydenta Radomia ubiega się 8 kandydatów. Do Rady Miejskiej w Radomiu startuje prawie 450 osób.